Ten dokument został wyprodukowany bez zamiaru osiągnięcia korzyści komercyjnych, wyłącznie w celu krytyki, komentarza i dyskusji na temat zagadnień, których dotyczy. Został on wyprodukowany przy ścisłym przestrzeganiu zasad uczciwego wykorzystania. Autor upoważnia osoby trzecie do swobodnego pobierania i rozpowszechniania, pod warunkiem zachowania wyżej wymienionych celów informacyjnych. Moje zdziwienie zaczęło się od tych zdjęć. Pusty plac Świętego Piotra, mroczne światło zmierzchu, padający deszcz, podkreślający opustoszenie, ciszę i nieobecność wiernych. Jest 27 marca 2020 roku i jesteśmy w zamknięciu od prawie miesiąca. Podczas gdy przerażenie i chaos opanowały świat, długo oczekiwane przemówienie Urbi et Orbi jest transmitowane w telewizji. Obrazy te wywołały we mnie poczucie niepokoju i skłoniły do wielu pytań. Dlaczego Watykan zorganizował to w ten sposób? Po co ta scena opustoszenia, podkreślająca poczucie próżni i samotności, już i tak ogarniającego nasze dusze? Dlaczego nie wybrać czegoś prostszego, na przykład wewnątrz, aby przekazać poczucie nadziei? Jakie motywy kryją się za tymi obrazami? Co dzieje się za kulisami Watykanu? Zakonnik franciszkański, znawca łaciny i prawa kanonicznego, sugeruje, abym cofnął się o kilka lat, do 11 lutego 2013 roku, kiedy papież Benedykt XVI ogłosił swoją rezygnację. Oświadczenie, które zaskoczyło wszystkich, a które może kryć w sobie tajne przesłanie, przeznaczone dla przyszłych pokoleń. List w butelce. Dnia 11 lutego 2013 roku odbył się konsystorz w sprawie kanonizacji trzech grup męczenników. Jest to formalna ceremonia, która odbywa się co kilka lat w sprawie grup świętych i męczenników. Coś całkiem zwyczajnego, ale pod koniec tej ceremonii, około 11:30 rano, papież Benedykt otwiera kolejny folder, który zostaje mu wręczony i zaczyna czytać tekst, który nie znajduje się w programie obrad. Conditionem certam perveni viris mias. In gravescente etate non iam aptas esset monospitrinum eque administrandum. Kamery wiadomości watykańskich nie są nawet skierowane na niego, kiedy zaczyna czytać, gdyż to nie było w harmonogramie. Umknęły im więc uwagi wstępne. Kiedy papież kończy czytać, kardynał Sodano natychmiast wstaje, w oparciu o kilka przygotowanych notatek, mówi, iż to oświadczenie jest jak grom z jasnego nieba i że zaskoczyło wszystkich. Santita. Wasza świątobliwość, umiłowany i czcigodny następco Piotra. Twoja przejmująca wiadomość, jak grom z jasnego nieba, odbiła się szerokim echem w tej sali. Nie było jasne, co kardynałowie zrozumieli z tego, co się dzieje. Z pewnością nie wszyscy znali łacinę, ale z pewnością niemal cała prasa światowa zostaje natychmiast poinformowana, że Benedykt zrzekł się papiestwa i opuści urząd 28. Stało się to za pośrednictwem tweeta autoryzowanego przez księdza Lombardi, umieszczonego przez dziennikarkę Ansy Giovanne Chiri, która powiedziała, że Benedykt XVI zrezygnował, opuści pontyfikat w dniu 28 lutego. Słowa rezygnacja i pontyfikat nie znajdowały się w oświadczeniu Benedykta. Jej tweet dodał mu znaczenia, którego wcześniej nie miał. Tweet Giovanny Chiri szybko się rozprzestrzenia. Agencje informacyjne powtarzają go wszędzie. Teraz więc już cały świat wie, że papież Benedykt odchodzi z pontyfikatu. W jakim więc sensie według brata Alexisa Buniolo dziennikarka zmieniła znaczenie słów Benedykta? Cóż, więc papież przekazał nam wiadomość, ale po łacinie. Kiedy ją usłyszałam, byłam w stanie ją zrozumieć, ale przeraziło mnie to, co usłyszałam. Bałam się więc, że coś źle zrozumiałam. Po tym, jak przemówił po łacinie, nastąpiła chwila paniki, ale potem kardynał Sodano przemówił po włosku, mówiąc o gromie z jasnego nieba. Wtedy dotarło do mnie, że jednak dobrze zrozumiałam. Co Giovanna Chiri zrozumiała dobrze? Zrozumiała prawidłowo łacinę Ratzingera? Czy zrozumiała dobrze komentarz Sodano? Oto oryginalny łaciński tekst Declaratio. Po wstępie podkreśliłem część, w której Ratzinger wyraźnie mówi o wyrzeczeniu się. Mówi po łacinie. Declaro me ministerio episcopi Rome, successoris sancti Petri, mii per manus cardinalium, die undevicesimus aprilis bis millesimo anno domini, commisso renunziare.
Poprosiłem ojca Buniolo, aby mnie przeprowadził przez tłumaczenie tego tekstu i skomentował go. Jeśli chodzi o zrzeczenie się rzymskiego papieża, Jan Paweł II dokonał decydującej zmiany w prawie kościelnym. Do tego czasu bowiem uważano, że do ważnego zrzeczenia się papież musi tylko powiedzieć zrzekam się. Jan Paweł II dodał dopełnienie do czasownika, dodał do czasownika dopełnienie munus, które odzwierciedla obowiązek, jaki otrzymali papieże, gdy Chrystus dał im mandat do nauczania i rządzenia. Teraz więc według nowego kodu papież musi zrzec się swojego munus. Mógłby zrzec się czegokolwiek innego, ale to nie jest zrzeczenie się papieskie. Znalazłem paragraf w prawie kanonicznym, o którym mówi brat Alexis, gdzie możemy znaleźć słowo munus, odmienione w liczbie pojedynczej mianownika munari, które jest bezpośrednim dopełnieniem czasownika zrzec się. Wróćmy do tej części deklaratio, w której pojawia się formuła zrzeczenia się. Posłuchajmy, czy pojawia się słowo munus, czy nie. Mi ministeri episcopi Rome, successori sancti Petri, mi permanens cardinalium, dion 12 aprilis bis millesimo quinto commissum, renunciare ita da die. Nie ma tam słowa munus. Mówiąc o zrzeczeniu się, Benedykt używa słowa ministerium. Od razu wiedziałem, że ministerium nie może tego oznaczać, ponieważ ministerium to działanie. To jest to, co się robi, aby wypełnić swój urząd. To nie jest obowiązek, który się otrzymuje od króla, tylko jego wykonanie. Zatem jedyną możliwą interpretacją prawa kanonicznego jest to, że zrzekając się ministerium, nie uczynił tego, czego wymaga kanon 332 sekcja 2, jako warunek zrzeczenia się papiestwa i dlatego nadal jest papieżem. Dzięki swojej znajomości prawa kanonicznego i wnikliwemu przestudiowaniu łacińskiego tekstu, brat Alexis doszedł do szokującego wniosku. Papież Benedykt XVI nadal jest papieżem. Usłyszałam po łacinie, zrozumiałam, a potem przekazałam wiadomość. Pomyślałam sobie, usłyszałam na własne uszy. Co Dano powiedział, jest więc jasne, rozumiem dobrze, zrozumiałam dobrze. Miałaś rację. Tak, mam rację. Coś tu jest nie tak. Wygląda na to, że na tweet dziennikarki wpłynęła przygotowana wcześniej wypowiedź Sodano, a nie bezpośrednie tłumaczenie łacińskiego tekstu. Czy była niczego nieświadomą ofiarą spisku? Czy może wszystko było już przygotowane w najdrobniejszych szczegółach? Pewne jest jednak to, że Watykan, poprzez rzecznika Padre Lombardi, autoryzował tweeta dziennikarki i zaczął utrzymywać tę samą wersję. Następnie Watykan wydał oficjalne tłumaczenia, ale i tutaj coś się nie zgadza. Przejrzałem każde tłumaczenie wernakularne, opublikowane na stronie Watykanu i odkryłem tam niezaprzeczalne oznaki spisku, który rozpoczął się pod koniec lutego 2013 roku i trwał przez cały kwiecień przy publikacji każdego tłumaczenia. Masz 6 języków. Patrząc na te języki, można by się spodziewać, że jeśli są one wiernymi tłumaczeniami, to każda odmiana terminologii w łacinie będzie widoczna jako odmiana w tłumaczeniu. Tak więc można by się spodziewać, że papież wspomni munus 2 razy i ministerium 2 razy. Jeden termin powtórzy się 2 razy w przypadku munus i drugi termin dwukrotnie w przypadku ministerium. Tymczasem tak nie jest. Czy jest to łacińskie słowo munus, czy łacińskie słowo ministerium, tłumaczone jest za pomocą tego samego nowożytnego słowa, które oznacza posługę. Cały świat uważa, że papież Benedykt ustąpił. Giovanna Chiri to ogłosiła, Lombardi to powiedział, okej. Watykan zawsze podtrzymywał to stanowisko. Następnie cały świat otrzymuje tłumaczenia, które wskazują, że Benedykt mówi, że jest za stary na posługę, za stary, aby ją wykonywać i dlatego zrzeka się posługi. Wtedy można powiedzieć, że on zawsze mówi o swoich obowiązkach jako o posłudze. Dal Papa in latino durante il concistoro per la canonizzazione dei martiri di Otranto di lasciare, di dimettersi dal. Gdyby jednak tłumaczenie mówiło, jestem za stary na munus, nie czuję się już na siłach, by wykonać munus, czuję potrzebę zredefiniowania mojej posługi, dlatego rezygnuję z mojej posługi, wtedy ludzie powiedzieliby, hej, dlaczego on używa dwóch określeń? Wróćmy do kodeksu łacińskiego. A wtedy powiedzieliby, czekaj, musisz się zrzec munus, a ty zrzekłeś się tylko posługi, zatem wciąż nie zrzekłeś się papiestwa. Jako tłumacz wiem, że mamy tu do czynienia z podłym spiskiem, ponieważ nie można skoordynować pracy 6 różnych tłumaczy, chyba że dostali instrukcje z tego samego organu władzy.
Sądzę, że tekst komunikatu został już wam wszystkim przekazany. Papież odczytał go po łacinie na zakończenie konsystorza. Niemniej jednak udostępniliśmy wam tłumaczenia w sporej liczbie języków, abyście mieli tłumaczenie, powiedzmy, bardzo wiarygodne, tego, co powiedział Ojciec Święty. Z uwagi na metody i szybkość dzisiejszego dziennikarstwa, wiadomość rozeszła się po całym świecie w ten sam sposób, na podstawie tłumaczeń dostarczonych przez Watykan. Będąc w języku łacińskim i operując terminami prawa kanonicznego, oryginalny tekst łaciński zniknął ze środków masowego przekazu. Jak powiedział mi brat Alexis, nie leżało w jego naturze wątpić w słowa papieża. Studiowanie tekstu i jego błędów rozpoczęło się dopiero po latach i po wielu prośbach ze strony jego kolegów. Trudno uwierzyć w ewentualną pomyłkę papieża Benedykta. Nie dość, że jest jednym z najlepszych latynistów, to jeszcze brał bezpośredni udział wraz z papieżem Janem Pawłem II w modyfikacji prawa kanonicznego, a przez lata publikował artykuły na temat wprowadzenia słowa munus. Czy papież Benedykt był więc świadomy manipulacji? Jeśli tak, to dlaczego nic nie powiedział? Dlaczego odszedł, nie naprawiając błędu i nie zaprzeczając wersji prasy? Czy komuś zależało na tym, by zmanipulować jego wypowiedź? Czy ktoś chciał, żeby podał się do dymisji? Nazwa Grupa St. Gallen jest nieco zbyt dostojna. Lubiliśmy nazywać się mafią. Ten, którego właśnie usłyszeliście, to kardynał Daniels. Podczas prezentacji swojej biografii, na łamach której po raz pierwszy otwarcie opowiedział o tajnej grupie wysoko postawionych dostojników kościelnych, której był członkiem. Grupa spotykała się od 1966 roku w tajemnicy, raz do roku, w szwajcarskim mieście St. Gallen. Mafia St. Gallen rozpoczęła się od konfliktu Jana Pawła II i kardynała Ratzingera w ich próbie opanowania liberalnego frontu klerykalnego w Europie, próbującego przejąć kontrolę nad Europejską Konferencją Biskupów. Wszyscy jego członkowie byli zwolennikami postępu, którzy z radością witali nowoczesność w Kościele. Jak mówi w swojej biografii kardynał Daniels, w grupie obowiązywały tylko dwie zasady – żadnych tematów tabu i dyskrecja. Tematy były rzeczywiście bardzo gorące – akceptacja homoseksualizmu, rozwiedzionych i powtórnie poślubionych, diakonat kobiet i sekularyzm. Celem mafii St. Gallen, moim zdaniem, było przejęcie kontroli nad papiestwem poprzez infiltrację kolegium kardynałów i struktur kurii rzymskiej. Kardynał Ratzinger jako prawa ręka Jana Pawła II był ewidentnie jednym z ich przeciwników, ponieważ, choć na początku swojej kariery teologicznej uchodził za zaufanego sojusznika, z czasem obrał coraz bardziej konserwatywny kierunek. Na początku lat 2000 grupa wywierała naciski na Jana Pawła II, aby jej członkowie zostali wybrani na kardynałów. Śmierć Jana Pawła II była bliska i grupa potrzebowała odpowiedniego kandydata, aby pokonać Ratzingera w następnym konklawe. Jorge Maria Bergoglio stał się członkiem tej grupy, przelewając 70 milionów euro z funduszy archidiecezji do Banku Watykańskiego. Wydaje mi się, że miało to miejsce w okolicach 2000 lub 2002 roku. Od tamtej pory jest szefem mafii St. Gallen. Jest jednym z ostatnich zwerbowanych członków. I moim zdaniem zwerbowali go, ponieważ Jan Paweł II uważał go za sojusznika. Wiedzieli, że kolegium nigdy nie wybrałoby na jego następcę kogoś, kto jest otwarcie przeciwny Janowi Pawłowi II. Większość ludzi nigdy nie zwraca uwagi na konsekrację biskupie, ale ja jako antropolog jestem głęboko przekonany, że odzwierciedlają one kręgi władzy i dawne podziały wewnątrz hierarchii kościelnej. Z badań brata Alexisa nad konsekracjami biskupimi wynika, że główni członkowie grupy St. Gallen mają wspólne korzenie.
Sięgając w przeszłość, poznajemy kluczową postać, od której się wywodzą. Kardynała Rampolle del Tindaro, bohatera jednego z najbardziej kontrowersyjnych wydarzeń w nowożytnej historii Kościoła, konklawe roku 1903, na którym Rampolla bliski był wyboru na papieża, jednak ogłoszenie zostało zablokowane przez weto cesarza Austrii. Uczeni przypisują przyczynę weta faktowi, iż Rampolla był członkiem wroga numer jeden Kościoła, masonerii. Aby przyjrzeć się temu dawnemu konfliktowi między masonerią a Kościołem, rozmawiałem z ekspertem w tej dziedzinie, filozofem Francesco Lamendola. Wiemy z niektórych dokumentów Alta Vendita opublikowanych przez karbonariuszy, którzy byli bardzo ważną gałęzią masonerii, że ich celem było posiadanie w przyszłości papieża, który odpowiadałby ich potrzebom. Ich słowa brzmiały dokładnie tak. Musimy zabiegać o to, aby mieć papieża odpowiadającego naszym potrzebom. Mieli więc już jasne rozeznanie, że aby osiągnąć swój cel, którym jest zniszczenie Kościoła, muszą działać od wewnątrz. Ponieważ z zewnątrz, w ciągu 2000 lat historii, wielu próbowało, począwszy od cesarzy rzymskich, ale nikomu się to nigdy nie udało. Loża masońska została założona w 1717 roku w Londynie, a celem tej organizacji było zniszczenie katolickiego kościoła, obalenie katolickich monarchii i całkowita przebudowa zachodniej cywilizacji. Nie jest łatwo ustalić dokładną datę początku ich infiltracji w Kościele, ale możemy być pewni, że rozpoczęła się ona na początku XVIII wieku, kiedy to zaczęto ich ekskomunikować, gdyż papieże tamtych czasów zaczęli zdawać sobie sprawę z tej wrogiej obecności na zewnątrz, ale także wewnątrz Kościoła. Od początku zaczęli rekrutować członków z europejskiej szlachty, z którą byli sprzymierzeni. Jednym z pierwszych celów była szlachta w Portugalii, ponieważ Portugalia była sojusznikiem Zjednoczonego Królestwa Anglii od XII-XIII wieku. Według brata Alexisa, jedną z rodzin bliskich angielskim lożom masońskim była rodzina kardynała D'Acunha. Od niego wywodzi się linia biskupia, która sięga aż do sekretarza stanu papieża Leona XIII, kardynała Rampolla del Tindaro. Dlaczego masoneria chce zniszczyć Kościół katolicki? Jakie różnice czynią ich przeciwnikami? Masoneria chce zniszczyć Kościół i wiarę w sercach wiernych, zarówno ze względów praktycznych, czyli władzy, jak i po to, by zainstalować swój słynny nowy porządek świata, który teraz właśnie zaczął nabierać kształtów. Jednocześnie jednak ten nowy porządek świata jest inspirowany bardzo precyzyjnym, filozoficznym punktem widzenia, który jest nie do pogodzenia z Kościołem katolickim i to wyjaśnia ich głęboki antagonizm. Wizja Kościoła katolickiego dotycząca ludzkiego życia jest taka, że ludzkie istnienie jest zbawione, ulepszone, uwielbione i nadany mu jest jego najprawdziwszy cel – życia na płaszczyźnie duchowej zgodnie z wolą Bożą i jej naukami. A to wymaga od nas zapanowania nad naszą fizyczną lub cielesną częścią nas samych, która nie jest duchowa, i podporządkowania się temu, co duchowe. Zakon masoński jest temu całkowicie przeciwny. Uważają oni, że cielesny, pogański, całkowicie materialistyczny pogląd na świat jest tym, czym jest człowiek. Zrodzona z konfliktu ideologii i władzy z Kościołem katolickim masoneria ucieleśnia pozytywistyczny i iluministyczny ideał, który stał się inspiracją dla rewolucji naukowej i nowoczesnych systemów społecznych. Chcąc sprzyjać autoafirmacji i liberalizmowi, należało uwolnić naukę i ekonomię od moralności religijnej, sprowadzić wszystko do poziomu rozumu i tego, co da się udowodnić i kontrolować. Utrata metafizyki leży u podstaw tej wizji, która jest materialistyczna, mechanistyczna i immanentystyczna, która triumfuje od czasu tak zwanej rewolucji naukowej w 1600 roku. Mniej więcej w tym czasie metafizyka otrzymała śmiertelny cios i od tego czasu zostanie definitywnie zarchiwizowana przez Kanta, który ograniczył ją do pytań, czy istnieje, czy nie istnieje. Ale to nie ma znaczenia, ponieważ jest nie do udowodnienia. Z chwilą utraty perspektywy metafizycznej umiera prawdziwa filozofia, gdyż sercem filozofii jest metafizyka, czyli poszukiwanie tego, co niewidzialne, tego, co zrozumiałe, wyobrażalne,
i do pewnego stopnia wytłumaczalne, ale czego nie można zbadać doświadczalnie, jak to czynią nauki empiryczne. Trzeba zrozumieć, że Kościół katolicki, człowiek Boży, duchowieństwo, kardynałowie, biskupi, zakonnicy, mamy bardzo wysokie standardy, według których musimy żyć. Standardy, których nie da się przestrzegać inaczej niż tylko z pomocą Bożą. A pomoc Bożą otrzymuje się tylko wtedy, gdy chce się wypełniać wolę Bożą. Jeśli pragniesz tylko władzy, bogactwa i wpływów, jeśli zostajesz księdzem, biskupem, kardynałem z tych powodów, nie szukasz Bożej pomocy, więc jej nie otrzymujesz. Tak więc loża masońska była dla nich bardzo pociągająca, ponieważ chcieli katolicyzmu, w którym mogą żyć tak jak chcą. Po klęsce Rampolli Giuseppe Melchiorre Sarto został wybrany papieżem, przybierając imię Piusa X, dając tym samym znak ciągłości z Piusem IX, który poświęcił swój pontyfikat walce z masonerią. Pius X również zwalczał masonerię i nowoczesną ideologię, ale według niektórych badaczy musiał dogadać się z Rampollą i jego zwolennikami, aby uniknąć schizmy. Tak więc Rampolli została przyznana pewna linia władzy z biskupami i kardynałami, która sięga aż do naszych czasów, skupiona obecnie w grupie Soundgallen. Interesujące jest to, że kardynał Daniels wybrał jako swój kościół tytularny ten, w którym pochowany jest kardynał D'Acunha, dając w ten sposób silny znak ciągłości z przeszłością. Inne wybitne źródła sugerują, aby nie zatrzymywać się tak bardzo na linii biskupiej, ale raczej przyjrzeć się podobieństwom, zarówno pod względem treści, jak i celów, między mafią Soundgallen a agendą masońską, do tego stopnia, że grupę można zdefiniować jako bezpośredni przejaw masonerii kościelnej. Teraz powstaje pytanie, czy grupa Soundgallen osiągnęła swój cel, jakim było przejęcie tronu Piotrowego. Podczas konklawy po śmierci Jana Pawła II grupa postawiła wszystko na swojego kandydata, Jorge Marię Bergoglio, który jednak zostaje pokonany przez ich budzącego strach rywala Ratzingera, wybranego na papieża z imieniem Benedykt XVI. Mecz się jednak nie skończył i właśnie dzięki kontrowersyjnej rezygnacji Benedykta, grupa świętego Gala ma nową szansę. W konklawę 2013 roku grupa podejmuje kolejną próbę, tym razem zwycięża Bergoglio, który zostaje wybrany na papieża pod imieniem Franciszek. Podczas proklamacji na balkonie wraz z nowo wybranym papieżem pojawia się kardynał Daniels. Grupa osiągnęła swój cel. Kim więc naprawdę jest Bergoglio? Okrzykniętym odnowicielem Kościoła? Czy też kluczowym graczem w masońskiej agendzie podboju i zniszczenia od wewnątrz Kościoła katolickiego? Na jego mafijną przynależność istnieją niezaprzeczalne dowody, a jego episkopalny rodowód jest do wglądu. Zastanawiam się więc teraz, czy jest on legitymowanym członkiem masonerii. Szef watykańskiego wywiadu w Argentynie mówi Yusufowi, że on sam jest masonem. On, szef wywiadu. I papież również. Zostało to wyemitowane przez La Nación, a następnie zniknęło. Dlaczego masoneria tak ciepło przyjęła wybór Bergoglio? I dlaczego Watykan odpowiedział publicznie masonom, całą stroną w narodowej gazecie Il Sole 24 Ore? I to po tym, jak Benedykt potwierdził ich ekskomunikę. Czy to właśnie kryje się za zasłoną Watykanu? Czy pustka tej celebracji bezwiernych jest obrazem starego projektu, który teraz jest realizowany? Czy Jorge Maria Bergoglio jest tym papieżem, który odpowiadałby ich potrzebom?
W czasie pandemii Kościół zachował się jak nigdy dotąd w 2000-letniej historii. Zamknięto kościoły, zawieszono uroczystości, zmodyfikowano liturgię. Bergoglio nie zawahał się nagiąć władzy duchowej do doczesnej, często stając się jej doskonałym orędownikiem. Dziś po południu nie będzie zwyczajowego hołdu dla niepokalanej na Piazza di Spagna. Aby uniknąć ryzyka tłumów, jak nakazały władze cywilne, którym musimy być posłuszni. Jeśli chcesz odprawić mszę, możesz to zrobić z dwoma lub trzema ministrantami. Kamerą, żeby to nagrać, ale bez wiernych. Zamiast wiary i jej sprawowania, których papieże z przeszłości przestrzegali mimo większych zagrożeń, Bergoglio wybrał logikę współczesnego świata. Świata, który go celebruje, przynajmniej tak mówią nam mass media, poświęcając mu ogromną produkcję filmów, dokumentów, książek i okładek magazynów. Czy to jest ta nowoczesność, której szukała grupa St. Gallen? Czy to jest ta śmierć metafizyki, o której nam mówiono? Moje pytanie w tej sprawie kieruję do Marco Cosmo z YouTube'owego kanału Il Decimotoro, który od ostatnich kilku lat śledzi ten pontyfikat, analizując jego duchowe implikacje. Co to znaczy pontyfikat? Oznacza to budowniczego mostu, tego, który buduje mosty między światem ludzi a światem bogów. Bergoglio jest prawdziwą katastrofą, ponieważ pontyfikat pierwotnie oznaczał tego, który musiał nieustannie przypominać ludziom, że istnieje stały związek z boskością. Tymczasem on przecina most między niebem a ziemią. Kilka miesięcy po swoim wyborze zadał śmiertelny cios najlepiej prosperującemu, najbardziej żywotnemu, kontemplacyjnemu zakonowi w całym Kościele katolickim, franciszkanom niepokalanej. Zrobił to w tak okrutny sposób i bez żadnego wyjaśnienia. Zakony kontemplacyjne może zniszczyć tylko ten, kto chce chrześcijaństwa bez aspektu metafizycznego. Jeśli nie wierzysz w interwencję Boga, która jest możliwa dzięki Jego miłości i Jego obecności tu i teraz, w każdej chwili, jeśli w to nie wierzysz, to możesz to zrobić. Dlaczego on nienawidzi zakonów kontemplacyjnych? Ponieważ nienawidzi duchowości i ciszy, jak wtedy, gdy zobaczył ministranta, który trzymał ręce złączone w modlitwie. Zatrzymał się, zmusił do ich otwarcia i droczył się z nim, pytając, czy nie są sklejone. Można powiedzieć, że ma diaboliczną nienawiść do modlitwy, medytacji i ciszy. Nigdy nie klęka przed Najświętszym Sakramentem, natomiast rzuca się na ziemię, całuje i obmywa stopy, aby pokazać, że jest kochający i bliski ludziom. Że Kościół jest jak szpital polowy i tak dalej, i tak dalej. Bergoglio powiedział do Scalfariego, że Chrystus jest człowiekiem, a więc nie jest Bogiem. W momencie, gdy powiesz coś takiego, krzyż i śmierć na krzyżu, która jest bezpośrednio związana z symbolem zmartwychwstania, traci swoje znaczenie, stając się tylko brutalną rzeźnią, gdzie człowiek umiera we krwi. Koniec historii. Nie ma już zmartwychwstania, nie ma już nadziei. Papież, który czasem wstydzi się krzyża, jak mówi, ponieważ nie chce zgorszyć innych i ukrywa krzyż pod ubraniem, jaką może mieć z nim relację? Wybierając imię Franciszek, Bergoglio zbudował wizerunek papieża pokornego, bliskiego problemom ludzi, aktywnego społecznie i opowiadającego się za nowym porządkiem ekonomicznym, za lepszym światem opartym na ludzkim braterstwie, o czym mówi encyklika Fratelli Tutti. Braterstwo, o którym mówi Bergoglio w encyklice, w której prawie nie wspomina o Bogu, co pozostało niezauważone nawet przez katolików. Encyklice, która prawie w ogóle nie wspomina o Bogu i w ogóle nie wspomina o Jezusie Chrystusie.
mówi tylko o ludzkim braterstwie. Cóż, jest to braterstwo masońskie, które nie opiera się na idei, że jesteśmy braćmi, ponieważ jesteśmy synami tego samego Boga, który nas stworzył, kocha i pomaga nam. Ale wszyscy jesteśmy braćmi jako synowie Matki Ziemi, Pachamamy. Stąd jest to braterstwo, które pochodzi z pychy, diabolicznej pychy. Papież, który wybiera imię Franciszek, można by pomyśleć, że to wspaniałe, zważywszy na całe piękno świętego Franciszka. Ale zamiast tego widzimy, że jego interpretacja franciszkanizmu jest pewnego rodzaju panteizmem, że w rzeczywistości wyklucza Boga, wywyższa naturę, a na przykład pojęcie doskonałej radości jest całkowicie pominięte. Tak więc Bergoglio wybrał imię Franciszek w akcie bezprecedensowej nieskromności, co już było strategią polityczną. I aby to osiągnąć, musiał całkowicie obalić prawdziwy obraz świętego z Asyżu. Był franciszkanin Leonard Boff w Brazylii. Napisał książkę zatytułowaną Franciszek. Ja, Franciszek, jak sądzę, to był tytuł tej książki. I w tej książce chciał uczyć marksizmu mieszkańców Ameryki Łacińskiej. Ale zamiast napisać książkę o Karolu Marksie i o tym, że każdy powinien być marksistą, napisał książkę o świętym Franciszku, a następnie zreinterpretował całe jego życie jako marksistowskie. I w zasadzie na końcu lektury tej książki, gdybyś był niewykształcony, pomyślałbyś, że bycie wiernym świętemu Franciszkowi to bycie marksistą. Taki był cel tej książki. Tak więc Leonard Boff jest bliskim przyjacielem Bergoglio, bliskim sojusznikiem ideologicznym. Przyjął imię Franciszek, moim zdaniem, ponieważ chce powiedzieć całemu światu: nie będę reinterpretował całej Ewangelii, całej religii katolickiej. Ja będę nowym Franciszkiem. Bergoglio błędnie interpretuje postać świętego Franciszka, ponieważ wyklucza aspekt metafizyczny, który był tym, co doprowadziło świętego Franciszka do doskonałej radości. Dla świętego Franciszka byłoby nie do pomyślenia adorować Pachamamę. Brat Słońce, siostra Księżyc, było odbiciem jego głębokiego ducha, błogosławieństwa, który otwierał go na cały wszechświat. Dzięki temu naprawdę wiedział, że radość doskonała jest tym, co każe dziękować Bogu za istnienie Słońca, ale także za śmierć, siostrę śmierć. Siostrę śmierć. Bergoglio zawsze sprowadza to do relacji międzyludzkich z wyłączeniem boskich. To jest powracający temat. Ale kiedy usuwa się związek z transcendencją, odchodzi się od franciszkanizmu. To już nie jest o świętym Franciszku. Trucizna zawarta w dokumentach Bergoglio, zwłaszcza w tej ostatniej fałszywej encyklice Fratelli Tutti, w której, powtarzam, nie wspomina o Bogu, to uwięzić człowieka w jego niepokoju, w jego śmiertelności, w czymś w rodzaju niewidzialnej klatki, skonstruowanej z immanentyzmu, w której człowiek pozostaje uwięziony w swojej immanentnej kondycji. Także staje się on nie tylko nieodkupiony w odniesieniu do grzechu, ale który nie troszczy się już nawet o grzech. Nawet katolicy o tym zapominają. Człowiek pozostaje też osaczony przez tysiące swoich ludzkich lęków. Jeżeli uważasz, że jedynym sposobem komunikowania się i pomagania innym istotom ludzkim jest poprzez coś związanego z materią i pieniędzmi, to jasne jest, że niszczysz przekazaną nam tradycję mądrości.
Im bardziej posuwam się naprzód w moich badaniach, tym bardziej zauważam, że działania Bergoglio kryją w sobie wiele subtelnych przesłań, które wymagają uważnej inspekcji w celu ich interpretacji. Za jego śmiałymi gestami kryją się ideologiczne i polityczne przesłania skierowane na uzyskanie aprobaty z zewnątrz Kościoła, jednocześnie uderzając w niego od wewnątrz, zmieniając kodeksy, doktrynę i pozostawiając wiernych zagubionych i zdezorientowanych. Kiedy mówimy o Kościele, nie mówimy o prawdziwym Kościele katolickim, o prawdziwym i realnym Kościele katolickim, ale mówimy o niewiernej grupie hierarchów, jezuitów, masonów, która przejęła widzialną część Kościoła. Nie należy jednak zapominać, że najdonioślejsza część Kościoła ma charakter nadprzyrodzony, ukształtowany przez obcowanie świętych i przez obecność Boga. Teraz ta widzialna część, ta niewierna grupa hierarchów, wykonuje swoje zadanie, którym jest niszczenie wiary w sercach wiernych. Rozpoczęła swoją działalność na Soborze Watykańskim II, z dużą dozą przebiegłości, na początku w sposób ostrożny i prawie niezauważalny, a następnie po wyborze Bergoglio w sposób krzykliwy i nie troszcząc się nawet o ukrycie swoich zamiarów, co widzimy teraz. Pusty plac świętego Piotra jest tego wizualnym dowodem. Ich działalność przyniosła rezultaty, których pragnęli, czyli wyeliminowanie tego, co jeszcze pozostało z wiary katolickiej. Pontyfikat Jorge Mario Bergoglio jest kwitnącą kulminacją tego 200-letniego projektu. Chcieli przekształcić Kościół w coś, gdzie każdy, kto chce zrobić karierę, może pójść. On zawsze opowiada się przeciwko klerykalizmowi, a w rzeczywistości tego właśnie chce. Chce Kościoła pełnego klerykalizmu. Nie chce Kościoła, który jest święty i służy ludziom. To jest pustoszająca religia. Doktryna, która została pozbawiona swojej istoty, nie może nie produkować pustych placów. Plac świętego Piotra jest pusty w trakcie błogosławieństwa Urbi et Orbi, ale najważniejsze, że papież tam jest. Nie, moi drodzy katolicy, ważne jest, aby tam była wiara. Wiara w Boga, a nie w Bergoglio. Bergoglio jest egzemplifikacją chrześcijaństwa bez Boga. Człowiek żyje w stanie głębokiej samotności. Wartości uległy fragmentaryzacji. Nie ma już wspólnych wartości. Istnieją tylko wartości narzucone przez politykę, wartości całkowicie sprzeczne z naturą. W tej samotności, tę samotność mogłaby wypełnić duchowość, zwłaszcza papież, biskupi i mężowie Boży, którzy powtarzaliby nam, że nigdy nie powinniśmy tracić nadziei, ponieważ w Ewangelii jest powiedziane, iż zło nie zwycięży, i że Twoją rzeczywistością jest Królestwo Niebieskie, które masz w sobie. I to jest nasza moc, to jest nasza siła. Czy Ratzinger wiedział, co się stanie? Nie wszyscy eksperci, z którymi rozmawiałem, zgadzają się co do tego, jaka była jego rola w grze o władzę prowadzonej przez grupę St. Gallen. Dla niektórych Ratzinger był ostatnim bastionem tradycjonalizmu, który należało wyeliminować. Dla innych był już częścią tego planu, który doprowadził Bergoglio do władzy. Wszyscy jednak zgadzają się co do faktu, że rezygnacja zawiera elementy niejasne i dwuznaczne, które poddane analizie prowadzą do wielu kontrowersji, którymi zająłem się w moich badaniach. Poza fundamentalnym błędem dotyczącym Munus, w deklaracji jest ponad 40 pomyłek, z których niektóre, jak mówi nam brat Alexis, to błędy studenta pierwszego roku łaciny. Coś, w co trudno uwierzyć u takiego łacinnika jak Ratzinger. Brat Alexis ma na ten temat specyficzne spojrzenie i widzi w wydarzeniach, które do
doprowadziły do wyboru Bergoglio, rękę wyższej mądrości, która działa poprzez ludzi, świadomych tego lub nie, aby ostatecznie pozwolić prawdzie wyłonić się i zatriumfować. Tak więc w Starym Kodeksie nie jest możliwe sfałszowanie zrzeczenia się, ponieważ musisz użyć czasownika zrzec się, które raz wypowiedziane staje się ważnym aktem. Jednakże przez dodanie słowa munus, Jan Paweł II stworzył możliwość, aby papież powiedział zrzekam się i użył innego słowa, które brzmi jak munus, ale nie jest słowem munus. Sprytnie zaprojektowane, aby sprawić wrażenie, że wyrzeczenie się jest ważne, choć tak naprawdę jest nieważne. I w ten sposób oszukać ludzi, którzy są głodni władzy i myślą, że ich czas nadszedł, podczas gdy tak naprawdę nie nadszedł. Czy był to błąd opatrzności? Czy też może jakiś święty lub mistyk kazał to zrobić Janowi Pawłowi? Nie możemy być pewni. Jednak wydaje się, że w czasie swojego pontyfikatu Benedykt już to wiedział. Zaczyna bowiem czynić wszystkich członków San Gallo kardynałami i elektorami następnego konklawe. Zupełnie jakby nie obawiał się, że mają za sobą większość, co nie ma żadnego sensu. Walczył z mafią San Gallen przez całą swoją karierę w Kurii Rzymskiej. Sprzeciwiał się wszystkiemu, co oni reprezentują. Dlaczego miałbyś całą obfitością zacząć mianować wszystkich członków kardynałami? To nie ma sensu. Chyba że wcześniej zdecydowałeś zrobić coś, co zniszczyłoby cały projekt i przed czym nigdy nie byliby w stanie się obronić. Co teraz zrobić? Moja podróż doprowadziła mnie do zebrania informacji i stanowisk, które rzucają światło na te złożone i kontrowersyjne wydarzenia. Nie potrafię sam wyciągnąć ostatecznych wniosków. Mam jednak nadzieję, że moje badania mogą skłonić do dalszego zainteresowania się losami Kościoła katolickiego. Dla każdego katolika czy nie, Kościół katolicki stanowi nie tylko kluczowy element dla zrozumienia dzisiejszej geopolityki, ale także ze swoją tysiącletnią historią i bogactwem świętych symboli, które inspirowały najbardziej wysublimowaną sztukę, wciąż stanowi palec wycelowany poza granice indywidualnego pojmowania, poza klatkę egoizmu i materializmu, w której więzi się współczesny świat. Zapraszam Cię, byś tam właśnie zajrzał. Tam, gdzie słowa zawodzą, a serce napotyka tajemnice. Tam, poza strach. Tam, gdzie życie znajduje wyższy i głębszy sens. Otóż i ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.